przytrwać u siebie, by zadać tobą ściano. Dostrzegam ciebie, uśmiecha się, Paweł! Tej niebie, nie tylko na noc. Co? Co ty robisz? Piekę ciasta, co? Głupie pytanie, głupa odpowiedź. No odkurzam jak w każdą sobotę. Zostaw to i chodź nagrywać. No bo twoi widzowie czekają. Dobra, już idę, tylko skończę i się przebiorę, okej? Okay? Dobra, czekam na ciebie. Siemanko, i tym humorystycznym akcentem... Czym? No, humorystycznym akcentem. To był humorystyczny akcent. Ten, kto się zaśmiał, niech da łapkę w dół, bo gwarantuję ci, że więcej łapek będziesz miał w górę. Bo nikt się nie zaśmiał. Dobra. Tyle chciałem, słuchajcie go. No może faktycznie scenka d***a urwała, jak to się mówi. Ale ja tym chciałem się dzisiaj skupić. Niedawno byłem w supermarkecie, hipermarkecie. No, nie wiem czym to się różni, ale w każdym razie w sklepie tej marki, tak, markę można to nazwać sklepem, byłem w tym sklepie, oczywiście tu jest cenzura, ale i tak doskonale wszyscy wiemy co to za sklep. I tam wprowadzili taką nowość, znaczy w sumie to nie wiem czy to było już, czy to dopiero wprowadzili i tam z tych głośników sklepowych, jak kasa będzie za chwilę zamknięta, to tam mówią, wiecie, kasa numer 3 zaraz będzie zamknięta. Każdy klient już wie, żeby do tej kasy nie podchodzić, ale też wprowadzili to samo, tylko odwrotnie, jak kasa jest otwarta, będzie otwarta, to też z tych głośniczków tam mówią, kasa numer 3 za chwilę będzie otwarta. Tylko oni tam jeszcze dają, szanowni klienci, tam drodzy klienci. W sumie to bardzo miły gest ze strony tego sklepu, w stronę konsumentów. Ale zauważyłem jedną zależność, że jak ja stałem i usłyszałem ten komunikat, że za chwilę kasa będzie otwarta, to pomyślałem, pobiegnę do tej kasy, to będę pierwszy. I podejrzewam, że nie tylko ja tak pomyślałem, bo niektórzy ludzie nawet tak zrobili i to było zgubne. Dlatego, że stałem sobie grzecznie w tej mojej kolejce, zanim ci ludzie, co poszli tam, zostali obsłużeni, w sensie zanim pani kasjerka przyszła i otworzyła tą kasę, to ja już dawno byłem skasowany i sobie szedłem, także to była jakby taka złudna szybkość, przyspieszenie zakupów i to swoją drogą jest taki niemiły gest. Tak jak jeden był miły, w sensie sam motyw jest dobry, to samo wcielenie w życiu już jest takie średnie. Bo nie puszczajcie wcześniej tych komunikatów, tylko jak pani sobie będzie szła tam z tego zaplecza i ona i wychodzi już z tego zaplecza, to klika jakiś tam guzik i wtedy mówi, że powinno tak być. I wtedy klika guzik i mówi, że no tam kasa numer 3 będzie otwarta. I ona już idzie i wtedy to będzie szybciej. A podejrzewam, że ona wyszła na papierosa, oni tam włączyli ten komunikat, to ona spaliła, bo to mniej więcej taki czas nie, także polecam, dopracujcie to. Ale drugie, stojąc właśnie w tej samej kolejce, zauważyłem taką zależność, że ludzie się wycwanili i tak sobie, jak podchodzą do kasy i jest dużo ludzi, to sobie tak podchodzą i patrzą i tak przez te takie, co przy tych taśmach takich, co się tam kładzie i to się tak przewija. Nie wiem jak to się tam nazywa. Przyjmijmy roboczo, że to jest taśma. I tam stoją przed taśmami takie szafeczki, tam jakieś gumy do rzucia, prezerwatywy, jakieś tam soczki, takie tam wiecie, że niby jak pomyślę, zobaczę to może wezmę, bo to jest tanie i może mi się przyda. I zobaczyłem, że ludzie właśnie przez to tam jak idą, to tak się wychylają, tam patrzą. Ludzie ile mają na taśmie położone. I bo wiecie, jak jest 10 osób, które mają dwie rzeczy, to będzie szybciej niż jak na przykład 7 osób, ale ma tych rzeczy tyle, cały koszyk. To jest dobry patent, ale ja stwierdziłem, że nie ma tak łatwo. I miałem cały koszyk, ten taki jeżdżący taki. I cały on był tam wypchany zakupami moimi. I tak sobie myślę, nie ma tak dobrze. Tak podchodziłem razem z tym, co się ta kasa przewija i dopiero przed kasjerką zacząłem wyjmować te zakupy i już słyszałem za sobą takie, Jezu, co za debil. No, także zrobiłem ich przysłowiowego chu**a. Ale nie ma cwaniactwa. Ale nie ma cwa. Ja w ogóle nie lubię cwaniaków. I zauważyłem też taką zależność, że w tych sklepach zależy jak się trafi. Raz jest tak, że dużo ludzi jest i są te kolejki, a raz pójdziesz i w ogóle nie ma, to tak falowo to idzie. I zależy w jaką falę trafisz, jeszcze jak trafisz na falę takich synów jak ja, to już w ogóle. Bez żadnej puenty dzisiaj, chociaż może niech będzie. Ta puenta na sobotę.
Pablo, daję wam słowo na sobotę! Jeżeli macie wolny dzień, albo chociaż złudnie wolny dzień, to zawsze to jest tak, że tam odkurz, pozmywaj, posprzątaj i z tego wolnego dnia nic nie zostaje. Ale jeżeli mamy jakiś wolny dzień, albo jakiś pół dnia na przykład wolny, to dobrze sobie to rozplanujmy, żeby wszystkie rzeczy, które chcemy zrobić, zrobić i później ewentualnie mieć wolny czas. A nie najpierw sobie siądę, wypiję kawkę, czy tam herbatkę, jak kto preferuje, pogram sobie w grę swoją ulubioną, a dopiero potem polecę na miasto i będę pędził, bo szybko muszę wszystko załatwić. Nie, wrzućmy sobie na luz, żeby chociaż ta sobota, ten wolny dzień, który faktycznie jest wolny i nie mamy zajęć szkolnych przynajmniej, by był takim dniem bezstresowym. Pamiętajcie, że stres skraca życie i w ogóle choroby powoduje i jak jesteśmy zestresowani, to właśnie biorą nas te choroby z zewnątrz. I tym akcentem, miłym albo niemiłym, kończymy dzisiejsze spotkanie ze mną. Bardzo mi miło, że dotrwaliście aż do tego momentu. No i z mojej strony życzę wam spokojnej soboty. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Pioda!